Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Need for Speeda The Runa. Mam nadzieję, że dzisiaj w miarę dobrze pójdzie. No ale dobra, zaczynamy. O nie, nie! Oczywiście, że mi się sterowanie musiało zmienić. Ech, i tego naprawdę nie cierpię. Znowu zapomniałem sprawdzić sterowania. Dobra, to jest raz. Nie, na pewno tak. Tego najbardziej nie cierpię, gdy to takiego się dzieje. Tutaj akurat muszę Deronowi dać minusa, bo nie wiem w ogóle, czemu twórcy zdecydowali się na coś takiego, że czasami się automatycznie sterowanie zmienia i trzeba je zmieniać bez przerwy. Ech, no muszę pamiętać o tym, żeby to bardziej pilnować, żeby uniknąć takich sytuacji na początku. Ale dobra, jest raz. Gra również Mapy 3 w trakcie pierwszego spotkania z Burkiem. No nie. Nie! Ja dam ci wygrać! Walnij w Cezaru! No czemu ja wal... Nie! Ej, to nie fair! Czemu ja walnę w Cezarówkę? On powinien walnąć! No nie, to jest coś, czego nie robię akurat. Spadaj! Nie, nie! Nie! Wygram! Kurde! Och. Dobra, ale pokonałem tego typa, więc powinno mi to zaliczyć chyba. Nie, no naprawdę pięknie minicie. Okej, stać może znowu omijam, ponieważ i tak już nie będzie tam nowych samochodów, sprawdzałem to. No, a równy hitek mi naprawdę? Przecież pokonałem go. Świetnie, dzięki, dzięki naprawdę. I to jest, nie, to jest coś, co mnie akurat w tej grze zadenerwuje, naprawdę. To jest coś, co mnie w tej grze zadenerwuje. No ja, pierwszy wyciąg jest takie fail na wstępie. No wszystko przez cysternę, która się musiała pojawić. No spany, kurde, znowu będę zbadziadkował. Nie. Zjeżdżaj. Damy radę! No, udało się. No, teraz dopiero mam checkpointa. Dobra, kto teraz? Tylko jakiś Mercedes? McLaren? Dobra, we did it. No to jest co jeden typ. I to zbliżamy się do mety. A tym razem widzę Lamborghini. Oj, to jest to samo Lamborghini, które dopiero zajechałem w podbrusicie. W ostatnim odcinku. Spadaj.
Dobra, Prime Metal już przed nami, no i się udało wreszcie wygrać. W ogóle to już obecnie będą wrzucać te filmy, które już zacząłem nagrywać w 480p, więc istnieje możliwość, że wreszcie będę w stanie wam wrzucać te filmy na bieżąco. Że już pozbędę zapasu filmów, które miałem do tej pory. Taka sprawa. Ja to nagrywam w środę. W czwartek nie będzie filmów, ponieważ w czwartek moja mama ma wolne, więc ja niczego nie nagram w czwartek. Ale to sobie dobrze, bo przynajmniej w czwartek ja dam odpoczynek laptopowi dosyć sporo i być może to sprawi, że wreszcie Wiedźmina co będzie się dało lepiej nagrywać, że już nie będzie takich problemów. No kto wie, no może też te problemy mają się do tego, że teraz no, dosyć często mam tego laptopa odpalonego, no bo te filmy wam rzucam. Dobra. O, się poza ci musimy zyskać. A, brawo, już taki fail na wstępie, świetnie, naprawdę super. Bada buza. Z klimatów zimowych przenieśliśmy się na klimaty deszczowe i buzowe. Dobra, to był checkpoint przynajmniej. Tu. Okej, to jest skrót. Oj, tylko niekoniecznie to skrót się może okazać dla mnie dobry. Czas? Dobra, to się uda uzyskać faktycznie. Tu jest za skrót. Dobra, tymi skrótami warto jeździć, bo dosyć często te skróty mogą nam pomóc. Zyskali dosyć sporo przewagi. No i tak też jest i tym razem. Więc warto było tu wiekać. No, teraz mamy naprawdę sporo przewagi. Warto było wiekać do tego skrótu zdecydowanie. To była dobra decyzja. Nie no, brawo, takie, brawo, tylko ja tak potrafię, nie? Brawo. Dobra, w sensie przewagę mieliśmy sporo, ale tylko ja mogłem tak oczywiście sfailować na koniec. No gdyby nie ta przewaga, to byśmy zagrali w tym momencie, naprawdę. To za moją głupotę, no ale dobra, udało się. Mamy kolejny wycik zalicony. Jest to 12 poziom. W ogóle to stwierdzam, że jak sytuacja z Wiedźminem coś się nie poprawi, to zrobię to z takiego, że będę nagrywać do tej pory Derana, tego Far Cry 2, dopóki nie skończę Derana, ale chyba z Derana profesory wydłużę w tym sensie, że po skończeniu Derana
Od razu będę grała jest teraz w karierę w Deranie, ale na najtrudniejszym poziomie. A dopiero potem się wezmę za te próby właśnie. Do zero prób w Deranie. Trochę w dół za serię z tej gry. Okej, okay, ale teraz może być problem z tym, żebym ja go dojechał do checkpointu, no... Jestem... Ach, no nie dojadę, nie ma sens. Kurde... Nie lubię stracić tych momentów, gdy on mi nie chce skręcić, ale ewidentnie on mi nie chce skręcić. No wszystko po prostu tam zwolniłam na początku. No, na tych próbach osobowych to praktycznie nie mogę błędu popełnić. Widzicie, jak teraz mało brakowało? Na styk trzeba jechać. Ach. Oj, to... Nie, no to mnie... Nie! No teraz na pewno jest dobrze, nie ma sens, ale zamiast zwaliła znowu. Nie wiem, może jakimś cudem się uda? Dobra, udało się, ale muszę naprawdę uważać, bo te belki naprawdę zwalniają auto. No... No nie da... No, to jest najgorsza sytuacja, nienawidzę takich sytuacji. Gdy się auto ci zajmie dwa pasy i nie da się jak tego przejechać bez zderzania się z autem. I również spowolnienia siebie. Nie, no teraz znowu nie zdążę, nie ma sens. Znowu mi braknie, chociaż może... Come on! Dobra, ja pierdzielę w ostatniej sekundzie. Praktycznie już czasu nie miałam. No nie, nie, to jest najgorsza, nie, to jest najgorsza sytuacja. Oj, chyba tym razem nie zdążę. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie ma sens, nie zdążę. Aaaa! Nie, no to jest przed checkpointem. Jo, nie, naprawdę nienawidzę takich sytuacji, gdy ci dwa auta wyjadą za tą ulicę, nie ma takich ominów, tylko musisz jedną odbicie uderzyć i to cię od razu spowolni. Automatycznie. Okej, widzę, że tak specjalnie jest. Musiał tak bokiem zajechać. No nie! Znowu nie zdążę. Ja pierdolę! O, no dzięki, naprawdę, dzięki, głupie auta! Kto je tam porozstawiał? Oj, no to ja się już naprawdę boję, co będzie na tym ekstremalnym poziomie. Tam to dopiero będę failować. Okej, okay, no ale widzę, że te auta specjalnie już są... One specjalnie tam tak ustawione, te auta, oczywiście. Deran i jego skrypty. Teraz się musi udać. Ja widzicie, ale znowu na styk.
No nie, nie! Znowu nie zdążę. Come on. Tam jest meta. Nitro, damy radę, damy radę, damy radę, nie damy rady, nie damy rady! Oh. Nie, no ale to jest chore, co ja praktycznie nie mogę tam w ogóle błędu popełnić, bo popełnię, bo to cały automat przegrywam. O. Jak ja bym chciała zawsze mieć takie moce przenikające przez auta. O, znowu to samo. Bez przerwy trzeba zmieniać te pasy. Tu 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 tu. Cała muzyka jest fajna. Tu 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 tu. Nie, damy radę, musimy dać radę. Damy, jesteśmy radę. Ale widzicie, jak to było chamskie? Widzicie, jak to było chamskie? Nawet bez błędu, nie popełniam ani jednego błędu, a i tak miałem tylko i wyłącznie 2 sekundy. Wiecie, to te praktycznie w ogóle nie mogłem błędu popełnić, jeśli chciałem to wygrać. No ale dobra, udało się. Będziemy teraz mieli kolejnego bossa. A kogo takiego będziemy mieli? No właśnie, bossa będziemy mieli. Będziemy mieli Calvina, Garetta. On ma fajne auto ogólnie. Ja pamiętam, że w mojej pierwszej serii jechałem jego autem. Chyba pod koniec gry podajże. Ale teraz nie będę mogła jechać, bo chyba te auta mi się dopiero odblokują po przejściu gry. No i dlatego myślę, że dobrym pomysłem będzie przejść tej gry jeszcze raz, tyle na ekstremalnym poziomie. A później dopiero się wezmę za sobie próbę. Nasadzimy znowu, ale nasadzimy znowu, raczej nic nowego nie będzie. Mogę się kogoś sprawdzić, ale... Raczej nic nowego nie będzie. No nie ma nic nowego, no. Nie ma sensu. Jedziemy. Bo ja w ogóle pamiętam, że T-Bot strasznie być kwelował w swojej serii. Jezu, nie pamiętam, jak mi poszło za pierwszym razem. Ale zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Brawo! Już pierwszy fail na wstępie oczywiście. Oj, naprawdę. Forma mi się pogorszyła, zdecydowanie. Wydaje mi się, że w mojej pierwszej serii szło mi lepiej. Nie, tutaj mnie o co mi to cofnęło. No, Calvin, weź tam, walnij w coś, co? Jedziemy skrótem. No, to też powinno być... Kurde, utrudnienie dla niego, oczywiście trawa musiała mnie spowolnić. Ale tak, zdecydowanie trawa wpływa na jazdę. Teraz sobie to jak co, ale pod tym względem jest realistyczne nawet. Tu, 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 tu.
Kurde, to zaraz meta będzie. Musimy go jakoś wyprzedzić, damy radę. Jest! Tylko teraz jest, musimy go utrzymać za sobą. Dobra, udało się. Daliśmy radę, we did it. Dobra, i to właściwie będzie już koniec tego etapu. Rozpoczniemy sobie kolejny. Z reguły te etapy kończą się jakimś pojedynkiem z bossem. Już się zbliżamy do Chicago. Chicago Approach. No, czyli właściwie tłumacząc na polski to podejście Chicago? Najwyraźniej? Jak ja bym chciał jakieś nowe autka wstać bez nowej, ale pewnie nie będą. Nie będzie nowych autek. No bo czemu miałoby być, co? Nie no, zdecydowanie to grę przejdę jeszcze raz. Chodzimy po to, żeby też pokazać wam inne auta. Dobra, odzyskaj 5 pozycji. Robi się. Psami spróbuję. Ale to samo może być z tym problem. Naprawdę, muszę powiedzieć, że teraz wcale nie jest taki łatwy. Naprawdę to jest trudna gra. No bo po pierwsze, to naprawdę muszę was nie uważać, jak ja jadę. Po drugie, jak się zapomni właśnie mapek, no to naprawdę można nie wiedzieć, czego się spodziewać po tych terenach. Kurde, nie mogę tak jechać, bo to mnie spowalnia. Muszę się trzymać środka, Dobra, no, na sądzie coś mi ten skrót faktycznie dał. Udało się zbliżyć do pozostałej trójki. Nie? No mało brakowało, by psy waliła auto. A, akurat z takich skrótów to warto korzystać. Są pomocne. Spadaj z tym Fordem swoim. Ja lubię Fordy, ale... Gdy ja jadę Fordem, a nie ktoś inny jedzie Fordem, bo wtedy tak za Fordami to nie spadam. O nie, o nie. No, na te słupki to muszę naprawdę uważać, bo naprawdę potrafię spowolnić. Ale dobra, udało się wygrać.
No, zrobię jeszcze jeden wyścig. Wiem, że już trochę ścina, ale chciałabym na kolejny odcinek dosyć szybko zrobić już ten cały etap z Chicago, bo naprawdę tam będzie taki jeden ciekawy, epicki etap i chciałabym to już mieć za sobą. Chciałbym po prostu szybciej do tego dojść. O, i ten wyścig ja będę failować chyba, bo naprawdę tutaj ja miałem problemy z tym wyścigiem. Chociażby z faktu przejścia tego wyścigu i już posiadania tego za sobą, wolałabym już teraz ten wyścig przejść faktycznie. Żeby się już z tym potem nie męczyć. Na kolejny odcinek. Ale te samochody na drodze stwierdzam, że są takim największym utrapieniem. Już w ogóle to nie pamiętam, ale kto wie, co nas tutaj ta policja jeszcze nie będzie goniła w trakcie tego wyścigu. Nie jestem pewna, co tak było, ale może tak być. O, to stara w ogóle też skacę. Dobra, dostać nie wjeżdżam, bo nowych auta na pewno nie będzie. Więc nie ma sensu. Wjeżdżać dostać, kto wie, może bym tylko niepotrzebnie czas straciła. I nie tylko czas w tym sensie, że szukałabym jakiegoś auta, ale po prostu do nich bym czas straciła. Oni by mi też trochę uciekli być może. Bo oni chyba jednak trochę odskakują, gdy ja wjeżdżam dostać benzynowej i zmienią auto. No samochody na drodze i już jest na częsty niestety etap tego wyścigu. Oj, pamiętam naprawdę, że w mojej pierwszej serii ja strasznie być kwejlowałem. Zobaczymy, jak pójdzie mi teraz. No chciałabym naprawdę to pisać za pierwszym razem, już to mieć z głowy. Akurat to jest jeden z tych gorszych wyścigów moim zdaniem. Dobra, damy radę! Jest! Udało się! Ja to widzicie, w mojej pierwszej serii strasznie wyćkwilowałem, a tutaj za pierwszy raz się udało. Dobra, to słuchajcie, kończymy w tym momencie odcinek. To będzie na tyle, no i widzimy się w kolejnych odcinkach z Need for Speed Underrunna. W kolejnym odcinku sobie ten siódmy etap zakończymy. Bywajcie!